Na promocję piątki Kaczyńskiego ma pójść 5 milionów złotych. To program ogłoszony na partyjnej konwencji Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Za promocję zapłaci jednak kancelaria premiera, czyli budżet państwa, a nie PiS. To nie jedyne pieniądze, z których rządząca partia po cichu korzysta. Jak policzyła Rzeczpospolita, ponad 2 miliony złotych pochłonie produkcja spotów radiowych i telewizyjnych, a prawie 3 miliony koszty ich emisji. Poprzednia akcja promocyjna, tak, która dotyczyła 500+, kosztowała około 3 milionów. To nie jest promocja piątki Kaczyńskiego, to jest pokazanie wszystkich działań rządu w związku z programami dla Polaków, mówi Newsweekowi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Oczywiście zupełnym przypadkiem programy to 500 zł na pierwsze dziecko i 13 emerytura. Ja pragnę przypomnieć, że Platforma w 2014 roku wypromowała jeden ze spotów za bodajże 7 milionów, my takich rzeczy nie robimy. My informujemy o działaniach rządu, bo jesteśmy to winni obywatelom naszego kraju. Oni mają prawo wiedzieć, jak rząd pracuje i nad czym, tłumaczy Kopcińska. Spod, o którym mówi rzeczniczka rządu, to materiał na rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Prawie milion kosztowała jego produkcja, a 6 milionów – emisje. O czym minister Kopcińska nie mówi? O tym, że 85% kosztów poniosła wówczas Unia Europejska. Kilka lat temu Prawo i Sprawiedliwość żądało doliczenia kosztów spotu do kosztów kampanii Platformy Obywatelskiej. Teraz w podobnym tonie o promocji piątki Kaczyńskiego mówią politycy Platformy. To jest finansowanie kampanii wyborczej z pieniędzy podatników, oburza się rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. To jest oczywiste. Tak zwana piątka Kaczyńskiego ma taki status, że została ogłoszona na konwencji PiS-u, natomiast żadna z tych ustaw jeszcze nie weszła w życie, a część jeszcze nawet nie jest przyjęta przez rząd. Mamy zatem do czynienia tylko z obietnicą Kaczyńskiego, która ma być promowana za pieniądze publiczne. Rozdzielenie wydatków partyjnych i rządowych to stały problem rządzących partii. Tu jednak powinno być prościej, nazwa programu to piątka Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński jest liderem partii, nie szefem rządu. My sprawę nielegalnego finansowania kampanii zgłosimy do PKW. Przecież 5 milionów złotych to tyle, ile wyda w Polsce na całą kampanię średnia partia polityczna, mówi były rzecznik rządu, Cezary Tomczyk z PO, a tu jest ekstra 5 milionów na program, który nie został uchwalony na sali, tylko ogłoszony na konwencji. Pieniądze partii ukryte w klubie. Przeglądając rachunki partyjne zauważyliśmy jedną dość niecodzienną prawidłowość. W wielu tysiącach wpłat na konto Prawa i Sprawiedliwości jest tylko 6 pochodzących od parlamentarzystów i europarlamentarzystów tej partii. Partyjni donatorzy to senator Grzegorz Bierecki i poseł Jacek Żalek, po 31,5 tysiąca złotych, więcej osoba fizyczna wpłacić nie może. Premier Mateusz Morawiecki, 12 tysięcy. Poseł Jerzy Polaczek, 8 tysięcy i posłowie Beata Kempa oraz Zbigniew Babalski po 400 zł. Jak na klub liczący 238 posłów i 63 senatorów, nie wszyscy należą do partii, oraz 18 europosłów, to dość skromnie.
Na liście darczyńców nie ma ministrów ani europosłów, którzy zarabiają najwięcej. Dlaczego to nietypowe? Bo w rachunkach innych partii widać wpłaty polityków z pierwszych stron gazet. Co więcej, przeważnie są to wpłaty wyższe niż dokonywane przez szeregowych członków, którzy co miesiąc wpłacają po 5 do 10 zł. Dla przykładu, w rachunkach Platformy wyraźnie widać, że każdy poseł ma wpłacać po 300 zł miesięcznie. Wpłacają albo do kasy centralnej, albo na konta swoich regionalnych struktur. Europosłowie także zasilają konto partii darowiznami. Zebrane od nich fundusze są przeznaczane na składkę w Europejskiej Partii Ludowej, która wynosi prawie 500 000 zł rocznie. Jak PiS zbiera pieniądze? Znak zapytania. Czy zatem PiS działa inaczej, a czołowi politycy nie wspierają partii? Nic z tych rzeczy. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, wpłacają. Ale nie na konta partii, a na klub parlamentarny. Mechanizm zaplanowano tak, żeby na pracę klubu składali się wszyscy posłowie, a nie wszyscy są członkami partii Prawo i Sprawiedliwość. Różnica na oko niewielka, ale jak się okazuje bardzo istotna. Każdy poseł PiSu, jak się dowiadujemy, ma co miesiąc wpłacać 510 zł na konto klubu. Oczywiście nie wszyscy wpłacają i nie wszyscy czują, że coś partii się od nich należy, ale gdyby co miesiąc wpłacał rzeczywiście każdy poseł klubu, to rocznie na klubowe konto spływałoby 1 456 560 zł. Do tego dochodzą wpłaty od senatorów, także około 500 zł, czyli prawie 400 tysięcy rocznie. Grupą, która powinna wpłacać najwięcej, są europosłowie. Jest ich co prawda tylko 18, ale za to mają rocznie wpłacać, jak dowiaduje się Newsweek, po 31 500, co daje rocznie kwotę ponad 500 000. Jak widać z wpłat parlamentarzystów, klub Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie dostaje około 2 000 000 zł rocznie. Nie wyliczamy tutaj pozostałych wpłat od osób funkcyjnych ministrów, wiceministrów, osób ze spółek Skarbu Państwa, radnych, które także dokładają do kasy. Dlaczego różnica między wpłatami na partię i na klub jest znacząca? Klub ze swoich pieniędzy nie musi się rozliczać. Składa sprawozdanie do Kancelarii Sejmu, ale musi, jak tłumaczą nam pracownicy innych klubów, rozliczyć się jedynie z pieniędzy otrzymanych z budżetu Sejmu. Wpłaty od osób fizycznych, czyli od posłów i senatorów także, są dochodami, do których nikt nie może zajrzeć,